Elo, elo, z tej strony Miros, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Chromagun. Oczywiście jest to gierka, którą otrzymałem od twórców. Ostatnio bardzo dużo twórców się do mnie zgłasza, mówią: hej, zobacz jaka gra, może byś w nią zagrał, no zobacz, no zobacz. I tak te gry mi dają od razu z kluczem, już co nie, już nawet nie piszą, może chciałbyś klucz czy coś, ale od razu dają mi z kluczem. No ja sobie te gierki sobie testuję, bardzo się cieszę, że dostaję klucze, tak więc nie narzekam, po prostu i testuję sobie gierki, żeby zobaczyć, która jest najfajniejsza i która mi się bardziej podoba. Tak więc to jest jedna z tych, które mi się bardziej podobają. Tak, wąsy mnie sędzą. To jest jedna z gierek, które bardziej mi się podobają. Niestety z nią jest taki problem, że te gierki, które mi się bardzo, bardzo podobają i są takie troszkę w klimatach portalu, są to gierki, w których trzeba troszkę myśleć. No i tu już się zaczyna robić problem, bo dalsze poziomy są po prostu dla mnie mega trudne. Weźmiemy sobie, no jak widzicie, przeszedłem tylko tyle. Dalej mamy tutaj jeszcze jakieś inne poziomy. Zagramy sobie od samego początku, pokażę wam mniej więcej o co to chodzi. Przejdziemy sobie, nic tutaj nie zostawiam kamerką, chyba nic. Przejdziemy sobie tutorial. Nie wiem czy mówiłem, producentem oraz wydawcą tej gry jest Pixel Maniacs, chyba mówiłem, albo nie. Więc tutaj mamy, każdy z takich tych ma troszkę tutaj poziomów. Pierwszy ma 8, później jest 9. To nie jest chyba, to jest chyba tutorial, tu już jest troszkę bardziej zaawansowane, tak więc zagramy sobie we wszystko po kolei i zobaczycie, jaka to jest zabawa z tą grą. Oczywiście chodzi w tej grze o to, żeby mieszać kolory, tak jak kiedyś pani w zerówce uczyła, jak się miesza kolory i co wychodzi z tych kolorów. Jak zmieszamy niebieski z czerwonym, to nie wiem co wyjdzie, bo nie pamiętam, ale fajnie będzie sobie przypomnieć, tak więc tak więc lecimy windą. Jesteśmy tutaj w biurze. You're here because you're the best of the best. Not because you were in need of 10 bucks and nobody else signed up. I mean, who would have given you that idea? Before we start, we need to test your general mobility. Make your way down the corridor towards the exit door. Note that the exit is the part of the wall that looks different from the other parts of the wall. Also, it says exit. Co ty nie powiesz? Co says exit? Okej, ktoś tu siedzi. Dzień dobry. Patrzcie, jak podchodzimy, to przestaje pisać i patrzy na nas i nic więcej. Mamy pomarańczki, no spoko. Tak więc ogólnie jesteśmy w takim laboratorium. Później dostaniemy taką fajną broń. Nie, dobra, mam iść do exitu, więc tutaj nic więcej pewnie nie zrobimy. I ogólnie chodzi tutaj właśnie o to, żeby używać tego Chroma Gun, czyli tej broni, i kolorować po prostu te oto tutaj droidy. Droidy, tak chyba powinienem je nazwać. Dobra, tak więc idziemy do exitu, nic więcej tu się nie rozglądamy. Zaraz dostaniemy kolejne tipy. Ogólnie nie wiem, ile z tego odcinków będzie, bo jak sami widzieliście, przeszedłem dwa etapy chyba, czyli tutorial oraz pierwszy etap prawie ukończyłem. Bo później już naprawdę jest hardcore, już trzeba naprawdę myśleć ostro, jak to przejść. Aha. To mam, dobra. Jej! Chromagun! Of course you haven't heard about it. We here at Chromatech know how to keep secrets. And so. Dobra, czyli to jest wszystko tajne. Now, paint the worker droid to move it out of the way. Then exit the room using the room exiting technique you've learned in the previous room. Okej, o to właśnie w tym chodzi, żeby po prostu kolorować te droidy. Pyk! I one po prostu przyczepiają się do kolorów, są tak jakby jaki kolor ma droid i ściana, to on po prostu się do niej przykleja, tak to mniej więcej działa. I na tym polega cała gra, więc całkiem spoko. Tutaj na przykład musimy, o patrzcie, tam strzelić i tu, i w niego, wtedy on się przyklei do ściany. Można oczywiście jeszcze inne ściany pokolorować, ale to już wtedy on tu się będzie jakoś nam dziwnie tutaj przesuwał. Tak więc, no, tak to mniej więcej działa. Później dostaniemy oczywiście lepszą broń, która będzie miała trzy kolory. O, dobra, idziemy dalej. Na początek to jest wszystko easy. Dopiero później zaczną się naprawdę trudne rzeczy, które są dla mnie mega trudne, więc mówię, nie wiem ile ta seria będzie miała odcinków. Być może to będzie po prostu krótka seria przedstawiająca grę. Tak 3-4 odcinki może. Ewentualnie, no 5, no jak mi się tam uda. I tu chyba jest kolejny już poziom, tak? Za każdym takim wczytywaniem, za każdym exitem jest chyba kolejny poziom. Tak więc, no lecimy sobie dalej. Congratulations, worker droids are attacked to all nearby walls of the same color and be suspended mid-air. However, that's very nice towards worker droids. Sensational. Okay. Please walk towards the exit again.
We're confident you've acquired all the necessary skills to complete this simple exercise. Dobra, zobaczcie, co tutaj trzeba zrobić. Pyk do tej ściany i teraz pyk do tej. I jest po środku. Całkiem fajna gierka, dość przyjemna na początku oczywiście, później jak będą trudniejsze poziomy, to Admiros tutaj będzie się troszkę gubił, więc będzie hardcore. Nie wiem, ile z tego właśnie będzie też odcinek. O, co to jest, gaśnica? Wow. Ciekawe, po co tutaj komuś gaśnica. No i dobra, wchodzimy do exitu. Pyk. No, tak jak widzicie, niebieski z czerwonym daje taki różowy, fioletowy, coś ala. Ten kolor. Chroma Gunfires is a specially developed blend of partially semi-lethal, dangerously radioactive isotopes, and will paint any surface not designed not to be painted by it. That being said, please do not sniff, touch, or especially lick the paint. O, nie wąchać i nie lizać farby, no to na pewno. Dobra, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. My tu mamy. Chyba te ściany muszę pokolorować, tak? Nie, i tu już jest pierwsza. Nie, dobrze. Nie, nawet nie musiałem tamtych, szczerze mówiąc. A co on robi? Aha, dobra, do tej ściany się przykleił. Spoko. No, można tutaj się po prostu bawić i jeszcze raz bawić kolorami. To jest ogólnie chyba nowość, bo nie widziałem chyba jakiejś innej gry, w której właśnie taka zabawa z kolorami. Jeżeli zmieszamy wszystkie trzy kolory, to wyjdzie nam brązowa kupa, co nie? A jak to się robiło w zerówce? Jeżeli zmieszało się za dużo kolorów, wychodziła brązowa kupa. Troszkę muzyka nam tutaj za głośno przygrywa. Chciałbym sobie ją troszkę zmniejszyć. Teraz jest za cicho. Ogólnie to pamiętam, że był problem z tą muzyką. Raz była za głośno, raz za cicho. Dobra, teraz jest w miarę spoko. No i dobra, kolejny. Pyk. Z drogi. No, tu już troszkę trzeba będzie pomyśleć. Pyk. Działa? Nie działa. Dobra, to w tą stronę. Czy coś mi to dało? Dało. Patrzcie, teraz zrobimy tak. I one nam tutaj wszystkie poszły w lewą stronę i się usunęły z drogi. Tak więc spoko. Pyk. Easy. Bardzo łatwo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się to robi. Dum. Dobra, idziemy sobie tutaj teraz. And subsequently step into the trigger. Sensational. Please do not leave the trigger to ensure the continued opening of the exit door. No właśnie, to są właśnie takie przyciski, na których się stoi i one otwierają drzwi. Niestety cała zabawa polega na tym, żeby umieścić właśnie na tym naszego droida, który będzie dla nas otwierał drzwi. Później to już. You have successfully understood the correlation between triggers and worker droid. Okay. That makes you more intelligent than 39% of test subjects and 97% of test monkeys. Wow, ale pocieszenie. Jestem inteligentniejszy od 97% małp. Super. Dobrze to wiedzieć. Dobra, otwieramy sobie kolejne drzwi. Nie przejdę, będę musiał. O nie, chyba popsułem, tak mi się wydaje. A nie, z drugiej. Aha, z obu stron trzeba, więc tu musi być jeszcze jeden droid jakiś. Tak mi się wydaje. A nie, dobra, da się przejść, więc spoko, luzik. No i exit, ale. Po co mi to jest? Zobaczmy. Mamy tylko jednego droida. Chyba, żebym tego jakoś przyciągnął. Ale się nie da, więc w sumie chodziło tylko o to, żeby tutaj stanąć i przez drzwi strzelić, żeby tamten się przykleił i tu się nam pewnie otworzyły te. Tak więc spoko. Idziemy sobie dalej, exit. Uhu. Znów się wczytuję. Nie wiem, który to jest poziom ogólnie. Nie jest tutaj zaznaczone, który to jest poziom, więc no. Aha, jest, dobra. Chapter 1, floor 7, więc prawie przeszliśmy chapter 1. Oczywiście po ukończeniu chaptera pierwszego. The chroma guns paint generates is based on a very complex set of mathematical vector operations. So instead of not understanding me explaining it to you, try it out now. Wiemy, o co chodzi. Droidy zawsze trzymają się po środku, więc spoko. Pyk.
Easy. Pyk. No i otworzyło się. Tak więc przejdziemy sobie ten pierwszy poziom i zakończymy po prostu ten odcinek. Taki dość krótki gameplay, przedstawiający mniej więcej mechanikę gry, na czym to polega. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, no to właśnie tak od jakiegoś czasu postanowiłem, że będę do opisu dawał link do Steamu, żebyście sobie mogli... O, to już będzie bardziej zaawansowane. Żebyście sobie mogli po prostu w opisie kliknąć i zobaczyć, co to jest za gra. Więc tak będę po prostu robił. Będę dodawał do opisu link do gry na Steamie, żebyście mogli sobie łatwo ją znaleźć i poczytać o niej, czy chociażby obejrzeć jakieś inne filmiki. Floor 8. The worker droids in this next room are not deactivated, but hibernating. Much like you and me, they do not take kindly to being shot at with paint pellets. Please do not disturb them, because even though they're not designed to kill you upon contact, due to miscommunication and engineering, they will. Oh, czy to już są takie uzbrojone droidy? No to mamy. Chromatek. Spoko, to już są takie bardziej uzbrojone droidy, więc lepiej do nich nie strzelać, bo będą po prostu nas atakować. Ale z tego co widzę, będziemy musieli strzelić, nawet chociażby do tego. Dobra, już sobie tutaj pokoloruję ścianę. Jeżeli strzelę do niego, bang, on zmienia kolor na żółty, ale również zaczyna mnie atakować. Tak więc chodź tutaj, chodź. I tutaj się przyklei do ściany, patrzcie. Pyk, i tu nam się pięknie otworzy exit. Uhu, udało się. Tak więc mniej więcej to wygląda, całkiem spoko, fajnie, dość przyjemnie na początku, oczywiście później będą trudniejsze. Chapter 2, Floor 1, tak więc tutaj sobie zakończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało, była to oczywiście gra Chromogun, mam nadzieję, że ją ciepło przyjmiecie. No i to tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się i elo!